Dzień dobry, dzień dobry. W nowym Daily Vlogu właśnie rozpakowuję zakupy, które zrobiłam na bazarku. Tak, wybrałam się dzisiaj z samego rana na bazarek i troszkę świeżych warzyw, szczypiorek, pomidor, kiwi, pomidorki, cytryna, sałata, brokuł, awokado i młode ziemniaki cypryjskie. Jestem bardzo ciekawa, jak będą smakowały. Woda lekko gazowana, jedzenie dla naszych kotełków i świeże kwiaty. Wybrałam chryzantemy, ponieważ urzekł mi ich kolor. Piękny, słoneczny kolor i myślę, że przepięknie będą wyglądały w przedpokoju. A ja teraz zabieram pipetę do weterynarza na zastrzyk, później lecę na siłownię i odezwę się już do Was po moim powrocie. Pipeta, pipeta, zestresowany koteł. Hej! Udało mi się załatwić wszystkie sprawy, które miałam w planach. Ogarnęłam się, jak widzicie, makijaż zrobiony. Dopijam kawę i lecę teraz na event kosmetyczny z marką Caudalie, który będzie miał miejsce w studiu Bajka. Byłam tam chyba tylko raz w życiu. Wiem, że jest dosyć daleko ode mnie, także zbieram się, zabieram Was ze sobą. No i zobaczymy, co ciekawego będzie się działo. We could be alone between city lights. We don't have to hide. I wanna go. Do you wanna follow? There's something in the air. I can't explain it, but it's there. Ain't nobody gonna find us in our secret love affair. I don't wanna have to hide no more. It shouldn't be unfair. I wanna go and I wanna know. Do you wanna follow? Jak mogliście zauważyć, dzisiaj na konferencji z marką Caudalie promowana jest najnowsza linia preparatów chroniących naszą skórę przed promieniowaniem UVA i UVB, ale również preparatów pielęgnujących. I mamy w całej linii 5 kosmetyków. Mamy tutaj takie tubeczki o pojemności 50 ml z SPF 30 i SPF 50. I to są kremy do twarzy, które mają lekkie formuły, działają przeciwzmarszczkowo, bardzo fajne substancje aktywne. Nie ma tutaj silikonów, nie ma tutaj żadnych substancji komedogennych, czyli takich, które będą powstawały, które będą powodowały powstawanie wyprysków, czy też zapychały nasze pory, a wiem, że większość z Was ma z tym problem i bardzo często pytacie mnie o takie kosmetyki, które właśnie nie będą zapychały porów, więc nie ma tutaj silikonów, nie ma tutaj alkoholu, nie ma żadnych substancji komedogennych, wręcz przeciwnie, bardzo ciekawe połączenie filtrów, wysoka ochrona, no i dodam jeszcze, że opakowania, zresztą wszystkie opakowania są biodegradowalne, nadają się do recyklingu i każdy z tych produktów chroni również naturę, czyli nie musicie się obawiać, że będą jej szkodzić. No dobra, mamy te kremy do twarzy. Mamy tutaj również olejek. Olejek do opalania z filtrem 30, z SPF 30. I to jest suchy olejek, który dodatkowo możecie nakładać również na włosy, czyli też je chronić przed promieniowaniem. O, i jeszcze dwie buteleczki, które tak się prezentują, zobaczcie.
I to są mleczka. Mleczka również o pojemności 150 ml z SPF 30, SPF 50, o lekkich formułach, które można nakładać nie tylko na ciało, ale również na skórę twarzy. Myślę, że te produkty zapowiadają się naprawdę bardzo ciekawie. Też mają, słuchajcie, cudowne zapachy. Takie typowo wakacyjne. Z tego, co zauważyłam, mamy tutaj połączenie kokosa i arbuza, skórki pomarańczy, więc miks jest naprawdę typowo letni. No ale wy wiecie, że ja bardzo często polecam wam, raczej radzę wam, żebyście filtry stosowały przez cały rok. Jak będzie z tymi? No, zobaczymy. Zwróćcie uwagę, że na wszystkich buteleczkach znajduje się też takie oznaczenie, że są to preparaty, które chronią oceany, czy też morza, czy jeziora. No dobra, rozgadałam się jak zwykle, ale mam nadzieję, że zaciekawiłam was tymi kosmetykami. Ja chyba od jutra zacznę już je testować i będę mieć dla was również film na temat filtrów. Tak, pojawi się w tym miesiącu na moim kanale. Jeszcze raz poinformuję was o tym, jak ważne jest stosowanie filtrów przeciw UV. A u nas dziś wieczorem gotowanie i przygotowujemy sobie pstrąga pieczonego. Jak widzicie, Max już go tutaj przyprawił różnymi przyprawami, zioła prowansalskie, jest też czosnek pokrojony, jak możecie zauważyć, i świeży rozmaryn, wszystko polane oliwą z oliwek i wstawiamy teraz do piekarnika na 200 stopni. A do pstrąga mamy również miks sałat. Jak możecie zauważyć, jest też szpinak, odrobina oliwy z oliwek, soli himalajskiej i cytryny, a w sumie to soku z cytryny. No i będzie też świeża bagietka. Ale to jeszcze nie wszystko, bo Max szykuje pierwsze danie. Amore, cosa fai? Faccio i paccheri con le cozze. Fammi vedere se ce l'ho i paccheri. Sì, paccheri con le cozze. Czyli będzie makaron paccheri. Fammi vedere questo pasto, questa pasta. Pokaż, jaki to będzie makaron. Questi sono i paccheri. No, zobaczcie, to są paccheri. Taki dużo makaronu. No, duży, tak. E mule. No i właśnie, i do tego będą mule. I tutaj na patelni Massimo rozgrzewa oliwę, czosnek i pietruszka. E peperoncino, un po' di peperoncino. I taką malutką suszoną papryczkę. No i zobaczcie, Max wrzucił na rozgrzaną oliwę mule. Po chwili zaczęły się otwierać, tak? Adesso si sono aperte, poi ci buttiamo 6-7 pomodorini dentro. A, czyli teraz jak już są otwarte, Max dorzuci tutaj 6-7 koktajlowych pomidorków. No i teraz ile czasu, Massimo? 5 minut. 5 minut? Będziesz to tak mieszać? Tak. Poi li mettiamo dentro, vedi? Maccheroni. E ma adesso paccheri. Paccheri. E li facciamo saltare per 2-3 minuti, 4 minuti dentro. Così si cucina insieme alla pasta. Kochani, a u nas po kolacji pełen relaks, odpoczywamy. Zaraz pewnie włączymy jakiś film. Dobre. Tak, dobre a ty? Kolacje. Dobre, tak? Bardzo dobre. A tobie smakowało? Tak. To teraz jakiś film. Exacto. No. I czas najwyższy później wskoczyć do łóżeczka, poprzytulać poduchę. Także kochani, mieliście dzisiaj zajawkę. Quando mangio bene mi viene il sonno. Ziewa.
Ale mówi, że jak dobrze zjadł, jak dobrze zje, to później chce mu się spać. Także jeszcze raz powtórzę się, że dzisiaj mieliście zajawkę z takiego przykładowego jednego dnia z mojego życia. Nic specjalnego, szczególnego się nie działo, no chyba, że właśnie spotkanie z marką Caudalie i prezentacja najnowszej linii produktów. Będę Wam jeszcze o nich przypominać, bo myślę, że warto i też jestem sama ciekawa, jak się sprawdzą w użyciu. Także kochani, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa! No wreszcie, bo dawno nie było.